jest on nieosiągalny. Ale żądam wiary, że on istnieje. I żądam, aby robić według niego rachunek sumienia zawodowy. Żądam od teatru każdego służby ideowej, aby teatr, choćby w skromnym zakresie, wiedział, czego chce i aby robił wszystkie wysiłki dla realizacji swych zamierzeń. Żądam, aby ludzie teatru zaczęli uznawać pracę za rzecz niepodlegającą żartom i żądam kar dla tych, którzy pracy przeszkadzają. Żądam ukrócenia egoizmów osobistych. Żądam od młodych szacunku dla starszych, którzy coś umieją i cierpliwości starszych dla młodzieży, która nic nie ma. Żądam, aby każdego dnia starać się, aby praca i atmosfera była lepsza, a nie gorsza. Wierzajcie, że przyniesiony kwiatek do garderoby służy atmosferze teatru lepiej niż najdowcipniejsze złośliwości wymieniane wzajemnie. Zresztą i złośliwości się czasem przydadzą, byle nie służyły czystemu rozdrażnieniu. Nie chcę, abyśmy byli świątkami. Żądam... Czy to nie za dużo sumienia i coraz to powiększających się szeregów tych, którzy przyjmują odpowiedzialność za sztukę w teatrze.